No dobra, witajcie w odcinku czwartym Zagrajmy w Mafię 3. Tak, odcinek czwarty. To już cztery odcinki Zagrajmy. I jak widzicie, nasz bohater przyprowadził nas. Musieliśmy przyjechać do baru Samiego. To właśnie w tym barze będzie wielki pozar. Welcome home, son. How are you? Dobra, pomijmy. I teraz idziemy na dół. Weźmiemy parę rzeczy. Mianowicie pierw Królicka. Nie wiem, co za to się ma. Później Vargasa. No i kładziemy się spać. Nasz bohater się prześpi. I tak, to jest punkt, gdzie się cała banda tych oprychów zbiera. No, nasz bohater ma koszmarne sny. Jak widać, go to bed. Dobra, jak widać, mamy do czynienia tutaj faktycznie z gościem, który naprawdę ma traumę do całego świata. Bo mówimy o weteranie wojny wietnamskiej. Dobra, przemijmy. Dobra, mamy widok i mamy sąsiedzką restaurację. Nasz bohater musi tutaj pomidorówę dać. Tam jak to się nazywa, gambo? Chociaż ja to nazywam pomidorówa. Bo weźmiemy to, mamy jakąś płytę. Dobra, nasz bohater musi dać teraz zupę gambo. Dobra, kolejna porcja pomidorówy. Chociaż nie wiem, czy to jest trafna nazwa, ale wygląda jak pomidorówa. Jak zwykła pomidorówka to wygląda ta zupa. Piszcie mi w komentarzach, czy ja, aby nie kalam, mówiąc tak, obcej kultury. Powiedzcie, ja jestem Polak. I Polak jestem, a nie... I nie znam za bardzo obyczajów innych krajów. I żeby mnie nie... Oksanili, że coś źle wymawiam, albo co? Żeby mnie nie potraktowali jak jakiegoś rasista albo ignoranta. Bo ja nie jestem ani ignorant, ani rasista. Zaraz będzie... Zaraz będą poważne kłopoty. O! Wbiegli kolesie. Chcecie gorącą pomidorówę? A ty będziesz zrzucony o podłogę, gość. Dobra, zobaczmy kaczynkę. Mają woreczek. Wygląda na kości. François Papadoc Duvalier was elected president of Haiti in 1957. By 1959, he had created a secret police called Tontonmacut, and people started to flee. Most of them settled in the southern United States. Now, mixed in with the good, hard-working people were hardened criminals. You know, they formed the backbone of what became the Haitian gang. Now, Lincoln found out they set up in the swamps and were led by a man named Baca. You and Father James already? Let's jump out of here. Bo będziemy mieć też misję
Yes. I suppose it is. Będziemy mieć też misję na bagnach Evergrates, czy Elegates, czy jak to się tam zowie, mówię. Ja zbyt nie potrafię tych obcych nazw powiedzieć. O, a tutaj jest ciekawostka, która jest po prostu swoistą ciekawostką, którą chcę pokazać koleżance Pauli. To jest właśnie łódź wiatrowa. Tak, to jest nazywa się łódź wiatrowa i ona ma, jak widzicie, taką silnik z tyłu, taki silnik i ten silnik porusza takim śmigłem i to jest cała ciekawostka. A co do kwestii tego, to Lincoln powinien tutaj nieco uważać i nie płynąć po prostu tędy w pław, bo przypominam, to są bagna i tutaj są krokodyle. Dobra, nas... może zabrzmie to nieco jak rasista, ale nasz kolega jest ciemny, więc po prostu nie rzuca się aż tak w oczy. Dobra, teraz musimy tam podejść. Papa Legba, open the gate for me. Udało się. Żeby teraz nie zauważyli, że kolesiek jest martwy. Zaraz wam pokażę, w jaki świetny sposób mam na nich. Dobra. Goście tu chyba. Dobra. Dobra. To chyba za dużo ma broń siłę odrzutu. Dobra, nasz koleś się zaraz oberwie. Dobra, teraz musimy poczekać czas. Don't think about it. Shoot him. He won't let me move. Dobra, czekamy aż goście. Dobra. Załatwiliśmy gościa i teraz trzeba poczekać aż... No. Zwabić gości. Dobra, zwabimy. O, gdzie oni są? Dobra. Gwizdamy. Jezu! Się wystawiliśmy na ich... Wystawiliśmy się na ich... Na ich strzały. Dobra, udało się. W ostatniej chwili, gdyby jeszcze parę strzałów nam zasadzili... Gdyby nas parę razy trafili, to by było źle z Lincolnem. Dobra, teraz musimy tutaj czekać, aż goście przywędrują. Aż się goście zapędzą. Dobra, czekamy. Zaraz idzie jeden.
Chociaż ja wam powiem gra C. Dobra, lezy. Ale załatwiliśmy gościa. No dobra. Teraz czekamy, aż kolejny podejdzie gość. I na tym zakończymy odcinek ten. Dobra. Dobra, lezy. Patrzcie, ale teraz widzicie ciekawostkę? Te rośliny są stworzone na silniku Speed 3, czyli na tym samym silniku, co roślinność w Trains. Od wersji 2012 do późniejszych wersji. Dobra. Mi się wydawało, że jeden... Sami widzieliście, jak oberwał. Dobra, zaraz tu podejdzie jeszcze jeden. Kolejno oberwał. I na co ci to było, gościu? Zostałeś dziabnięty. Dobra. Teraz kolejny zaraz podejdzie. Dobrze, zaraz będzie kolejny. Tak, mamy bardzo mało ammo. Naprawdę mało, mamy amunicji. Trzeba przygotować się do tego, żeby... goście... Te goście mogą nas tutaj dorwać. Jak sami widzieliście właśnie, to on tam wyszedł. Ale to ciekawe, mamy też darmowe się dozbrojenie. Bo gdy oni przyjdą, oni dostaną, to ich broń będzie nasza. Dobra, tak. My tu weźmiemy wszystkie giwery. Dobra. I teraz czekamy na naszych adwersarzy, czy jak to tam się nazywa, i poczekamy, aż oni tu podejdą. Dobra, teraz musimy podejść tu. Dobra, i teraz musimy poczekać, aż goście... jak sami widzicie, mam system tutaj na nich. Idziemy tu. Napiszcie w komentarzach, co chcecie, żeby była następną grą. Żeby było, dobra. O. Bramę. Ciekawe, będziemy tą bramą przechodzić, ale musimy teraz się przygotować na to, że tutaj mamy adwersarzy kolejnych. Dobra, już. Można by rzec, że ich pokonaliśmy. Dobra, możemy, może podejdziemy od tyłu, żeby nas nie widzieli, ewentualnie nie dobitki. Dobra, tu lepiej iść tędy. O! Time to look elsewhere. Looks like he's gone. Gasiak zniknął jak. Widzieliście to? Jasne, widzieliście.
Dobra. Goście leżą tu. A teraz musimy... Tutaj mamy nieopodal... O, tu mamy... Mamy... apteczkę. Dobra. Teraz tu. Dobra, kość. Lepiej, żeby... Dobra, wejdźmy po drabinie, to będzie łatwiej gościa załatwić z góry. Dobra, tam mamy nasz cel podróży w tą stronę. Dobra, przejdźmy tutaj. Dobra, i teraz mamy tutaj nasz cel podróży i mamy apteczkę. Weźmiemy apteczkę. Tam mogą być przeciwnicy. Dobra, lepiej, żeby... Find Barka. No weźmy masnówkę. I otwórzmy te drzwi. Skopa. Od razu. Dobra, pojawia się jakaś skopa. Uwolnij bata! You made a big mistake going after the holding. Dobra, właśnie pokonaliśmy gościa. Lincoln. The man you're talking about took me in when I had nowhere else to go. You are no better than you. No i właśnie skręcił mu kark Lincoln. Dobra, teraz chyba mamy zwrot akcji. Kassandra. Właśnie widzicie Kassandrę. On krzywdził Kassandrę. Lincoln postąpił dobrze, bo uratował niewinną osobę od bardzo złej rzeczy. Mamy tutaj... Dobra, to musimy tutaj... Widzicie, Lincoln oberwał teraz? No dobra. No teraz musimy tylko dojść do... Kolejny mołotowy. Dobra, teraz idziemy tutaj. Dobrze, że miałem te apteczki przy sobie, bo...
Out of bullets! Go to reload! Today's the day you die! He won't let me move! You're gonna kill one of your own! Kolejny załatwiony. Ale tamten to mu się zgirowało, dobra. Dobra, teraz gość dostał tamten, może nie dostał, ale... Rady, jak oberwał gość. Rany, naprawdę to było... Gość się bzuchem wbił w to. Dobra. We ain't your people, Kotsuga. Dobra. Chyba tymi drzwiami wchodził, chociaż tego nie wiem. Dobra, perwał gość. Dobra, teraz tu. Jezu, nie mamy broni. To mamy Mołotowa. Dobrze, idziemy tutaj teraz. Usiadł jak... Ojej! Dobra, dorwaliśmy znowu Mołotowa.
strzelić. Dobra. I no i to jest... Jest co? Werwał samochodem! Gość. Dobra, no to idziemy teraz naszym dobcem, Salzerem do końca misji. I to będzie koniec odcinka czwartego. Piszcie, co byście chcieli w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mafię 3. Znaczy, w kolejnej serii. Wiem, już to mówiłem parę razy pod rząd, ale powiem to jeszcze raz. Piszcie w komentarzach. I co byście chcieli obejrzeć w następnym odcinku Zagrajmy. Na pewno serię Zagrajmy. Czy chcecie, żebym ogrywał na przykład Cyberpunka albo Red Dead Redemption? A w kwestii kolejnych gier... W kwestii kolejnej gry to mam nadzieję, że za 2-3 lata jak wydadzą GTA Online, GTA 6 jak wydadzą, to nie będzie miał aż tak rozbudowanego typu online co GTA 5. Bo wiecie, ja miałem tam takie plany w GTA Online popłynąć na Cayo Pelico, zwiedzić tam wyspę tego Rubio, ale nie boję się, że przed premierą, po premierze nie będzie okazji, bo już GTA Online nie będzie z GTA 5 rozwijane i się z tego powodu boję. Chociaż powiem wam jedno. Planuję kupić nowy komputer. Tak, kupić nowy komputer planuję. Powiecie kiedy to będzie? A kiedy oficjalnie wyjdzie GTA 6, wtedy dokładnie będę planował kupić nowego laptopa, ale w międzyczasie chcę pokorzystać z tego, co mam. I możliwe, że w niedalekiej przyszłości, poza 4-5 lat, oj, jakoś tak, wybaczcie, że lamię podczas jazdy, ale nagrywam tak, żeby odcinek się z tym prędzej zakończyć odcinek i żeby mieć już w bani ten odcinek nagrywany. Wjeżdżamy teraz do garażu. Naszego garażu. O, i już. I nasz bohater może pominiemy. Dobra, to był odcinek Zagrajmy w Mafię 3. Teraz jest to odcinek piąty, ale odcinek piąty będzie realizowany